tym roku Polskie Towarzystwo Pedagogiczne obchodzi 35-lecie swojej działalności i dokładnie tyle samo lat temu powstał jego raciborski oddział. Wczoraj w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej została poświęcona tablica upamiętniająca ten właśnie jubileusz. Raciborski Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego został powołany dzięki zaangażowanej, twórczej i kreatywnej społeczności nauczycielskiej, która odczuwała potrzebę integrowania się w celu upowszechnienia współczesnych nauk pedagogicznych. Przez te 35 lat udało się dokonać wielu badań, udało się stworzyć szereg publikacji i myślę, że ważne, integrowało się środowisko pedagogiczne, nie tylko te akademickie, ale także i lokalne pedagogiczne. Jedną z głównych zalet działalności Towarzystwa Pedagogicznego to uzyskiwanie odpowiedzi na najtrudniejsze w oświacie pytania, dlatego jednym z ostatnich poruszanych przez Raciborski Oddział tematów były plusy i minusy istnienia gimnazjum. Odpowiadając na bieżące, ważne zagadnienia oświaty, chyba wpisujemy się w to, co jest ważne, czyli w budowanie, w rozwiązywanie problemów lokalnych, ale też centralnych. Na wczorajszej uroczystości, podczas której poświęcona została pamiątkowa jubileuszowa tablica, wśród członków Towarzystwa Pedagogicznego był również inicjator utworzenia jego raciborskiego oddziału, który został formalnie przekształcony z powstałego wcześniej koła naukowego. Rzecz była bardzo łatwa z uwagi na to, że mieliśmy bardzo istotny, ceniony dorobek i publikacyjny, i organizacyjny. Także zarząd główny nie miał żadnych wątpliwości, aby w Raciborzu, jedynym mieście poza akademickim, nieakademickim mieście w Polsce, taki oddział powstał. Dzisiaj jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy uroczyście obchodzić taki długi okres istnienia. Jubileusz 35-lecia oficjalnie zostanie uczczony 10. Seminarium Pedagogicznym, podczas którego m.in. zostanie zaprezentowany dorobek towarzystwa i na który zaproszeni są wszyscy dawni oraz obecni członkowie Raciborskiego Oddziału. Uroczystość odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 11 w sali 202 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.